Moi kochani, Chrystus przychodzi dzisiaj do nas jako droga. Święty Augustyn powiedział, że nie musimy szukać drogi, gdyż ona sama do nas przyszła. Droga do Ojca jest znana. Można by powiedzieć, że jest oczywista. I tę tajemnicę w jakiś przedziwny sposób odkryła Teresa z Lisieux. Ponieważ chciała być dzieckiem, to tym bardziej Bóg może poczuć się ojcem. I właśnie to wielkie przekonanie o dziecięctwie, o narodzinach z Boga może odsłonić przed nami Teresa jako dziecko, które odkrywa ojcostwo Boga. Miłość do Boga Ojca Teresa wywodzi wprost z domu rodzinnego. Jej kochany tata. Jako najmłodsza, niezwykle serdecznie kochana, Teresa również rozkochana była w swoim ojcu. On w niej widział swą królewnę, a ona w nim swego króla i robił wszystko, żeby rozradować swoją małą królewnę. I dlatego tak oczywisty dla Teresy jest ojciec. To pierwszy obraz, można by powiedzieć, ikona Boga. Ojciec, który pojawia się jako miłująca dobroć, która ogarnia wszystko, która udziela istnienia, która żywi, która daje wzrost, która, można by powiedzieć, spełnia wszystkie oczekiwania, potrzeby, zaspokaja małego dziecka. I trzeba sobie to uzmysłowić aż do poziomu istnienia. Dlatego jesteśmy, ponieważ mamy Ojca. Ojca, który daje nam istnienie. Najbardziej źródłowo, przyczynowo wywodzimy się wszyscy z miłości naszego Boga. I wpatrując się w tak niezwykłą hojność naszego Boga, możemy też z wdzięcznością ofiarować swoją małą miłość, aby ona wzrastała razem z nami. Bo taka jest tajemnica świętej Teresy. Miłość Boga wzrastała w niej i wzrastała z nią. To niezwykłe odkrycie. Widzimy, że ojciec ma szczególną potrzebę obdarowywania. Dlatego przyjmowanie darów Bożych święta Teresa czyni drogą. I mówi, że świętość nie polega na tym, żeby wiele dla Boga robić. Niektórzy się nakręcają, jeszcze jedna inicjatywa, jeszcze jedno spotkanie, jeszcze jakiś szalony pomysł. Wszystko dla Pana z miłości do Niego. Teresa mówi, owszem, ale
Miłość polega na przyjmowaniu tego, co nam daje Pan. A tutaj czasami nie zaczynają się schody, bo nam nie pasuje, bo się boimy, bo to nie jest tak, jak sobie wyobrażaliśmy, zakładaliśmy. Ta wola Boża zaczyna wyglądać tak nie najciekawiej, mało inspirująco. Coś tutaj zaraz się stanie. Czek się boi. Z wielką ufnością przyjmować wszystko to, co Bóg nam daje, jako Jego dar. I to wiązać z Bogiem. To jest droga Teresy. A więc cokolwiek się wydarza, to widzę w tym rękę Boga. Taka jest Teresa. Ojciec żyje jako ten, który cały ofiaruje się, wydaje się Synowi. I można powiedzieć, że Bóg Ojciec zanika w darze. Rozdaje się absolutnie cały. I dlatego, że jest w Synu, dlatego jest Ojcem. I Syn, który przyjmuje Ojca, dlatego jest Synem. I to jest niewyczerpane, niepowstrzymane. Ojciec daje Synowi wszystko. Można by powiedzieć, że zatraca się. Jeżeli odkryjemy geniusz tej drogi, to wiele rzeczy dla nas stanie się łatwe, albo przynajmniej nie będziemy się bać. Bo ufność tracimy przede wszystkim w lęku. Ojciec, który wszystkim kieruje z miłością, jest doskonałym gospodarzem. I można by powiedzieć, ofiaruje nam optymalną drogę. My często tego nie rozumiemy, nie widzimy, bo mamy inne kryteria. I być może kiedyś na końcu czasów, kiedy staniemy przed Panem, to największym wstydem dla nas będzie to, kiedy Bóg nam pokaże, co przygotował w naszym życiu. Kogo chciał z nas uczynić? Co chciał nam dać? Kogo z nas zrobić? Jakie dzieło moglibyśmy, będąc Mu posłuszni, dokonać? Do jakiego formatu moglibyśmy dojrzeć? I człowiek przez swoją małostkowość, zastrzeżenia, obchodzenia inteligentnie woli Bożej, potem karleje. A jeżeli idzie, tak jak Teresa, w wielkim zaufaniu, wtedy jego kroki są krokami olbrzyma. To bardzo inspirujący ślad. Mądrość, która przygotowała nam projekt zwany wolą Bożą dla nas, chce uczynić nas pięknymi, wspaniałymi istotami. Czy pozwalamy? Geniusz świętej Teresy polega na tym, że odkrywamy codzienność jako miejsce miłowania Boga. Skoro napotykam mojego Ojca, źródło wszystkiego, to przez to uczę się sekretu Teresy, który polega na nadzwyczajnym przeżywaniu zwyczajności. Tak o niej powiedział papież Pius X. I mała droga świętej Teresy to geniusz całkowitego poddania się Ojcu. Mamy taki piękny przykład w Ewangelii wróbla.
czy w rubli, które właśnie no, były pożywieniem biedoty. Łapano, tak jak Egipcjanie łapią nam bociany, tak wtedy Izraelici łapali w ruble. Czy nie sprzedaje się 2 wróbli za asa? As to taki miedziak, asiarius, 1/16 denara. To taki miedziak, nie ma nawet na co patrzeć. To najmniejsze, najdrobniejsza moneta. A przecież żaden z nich nie spada na ziemię bez wiedzy, bez zgody ojca. To jest mistrzostwo szczegółów. Geniusz Teresy polega na tym, by w drobnych, małych rzeczach odkryć doniosłość. Bóg daje nam codzienność, zwykłość, dlatego to nie jest trudne. To jest wszystko na wyciągnięcie ręki. Dla niektórych to jest szarzyzna, godna lekceważenia czy nawet pogardy, bo człowiek czeka na wielkie eventy, na wydarzenia, na niezwykłość, chce się wyrwać z codzienności. Dla wielu to taki gorset, albo też smycz, albo toka, nie pasuje to. To trzeba coś, co mnie uwiera. Ale zobaczmy, że Chrystus przez 30 lat wybrał szarą, nieciekawą codzienność w miasteczku o złej sławie. Bez przyszłości, bez nadziei na jakąkolwiek zmianę. A z niektórych dopowiedzeń mistyków możemy się dowiedzieć, że Józef był często oszukiwany za swoją pracę przez swoich ziomków. Nie wypłacali tyle, więc klepali biedę. Mimo że błysnął w świątyni, no bo to było wydarzenie, wprawił zdziwienie kapłanów, uczonych w piśmie, tacy uczeni, a on swoim geniuszem ich powala. Przysłuchiwali się jakiemuś wieśniakowi bez szkół, no to takie nieprawdopodobne. I potem też cuda nie były częste i powszechne. Przecież Pan mógł tak działać sektorowo. Dzisiaj poniedziałek uzdrawiamy trędowatych. Wszyscy chorzy do apelu. Zdrowi. Daruję im zdrowie. Dzisiaj niewidomi i tak dalej. Dzisiaj palby serce. Chorzy na serce. Więc w ciągu miesiąca by uzdrowił ze wszystkich chorób. Dziwne są te boskie drogi. Małe rzeczy wydają się nieistotne. I Teresa proponuje nam sztukę odkrywania detali. Dzięki temu odkrywamy w ciągu dnia wiele małych zaułków życia, bardzo intrygujących, gdzie Bóg lokuje łaskę. My czasami przez nasze poczucie wielkości, arogancję, pychę jesteśmy nieuważni i te krótkie momenty łaski nam umykają. Trzeba nam więcej uwagi, więcej spojrzenia. Święci Karmelu mówią o miłosnej uwadze. Z miłością coś traktuje, z założenia z miłością. Z miłością się interpretuję, zwracam moją uwagę nie z podejrzliwością, z gniewem, ze znakiem zapytania, co ty tu robisz, albo znowu o której to przychodzi się. Takie te wszystkie domowe żarciki się przypominają. Umieć odkryć zwyczajność. Niektórzy radzą, żeby pisać dziennik spraw zwyczajnych. Zawsze jest coś do napisania. I człowiek może dopiero wtedy sobie uświadomić, że za wiele rzeczy powinien być wdzięczny. Odkryć świat małych rzeczy to znaczy również zmienić miarę. Zmienić miarę. My jesteśmy nastawieni na duży format.
robię coś ważnego, chcę być kimś, chcę rozwijać moje talenty, również te ewangeliczne. No, czekamy na mega wydarzenia, no, na eventy. No i potykamy się o małe niepowodzenia, one potrafią nam odebrać motywację. Moi drodzy, dziecko patrzy na świat wielkimi oczyma. Dla niego kilka metrów przestrzeni to jest tak przebogaty świat i dla niego każdy dzień to jak cud, który odkrywa na nowo. Dzień to wielka przygoda. Dzieciak o tym wie. A dziś ludzie sztucznie dorośli szybko się nudzą, no bo to już było, bo to jest, się powtarza, odgrzewanie starych kotletów. Nuda to zabójcza choroba. Idziemy do obowiązków, ale głowę już mamy gdzieś tam wysadzoną daleko, tam na co nas czeka. W poniedziałek już myślimy, co będziemy robić w weekend, bo wtedy będzie ciekawi. I przegapiamy drogę. Jak idziesz, to dotknij ziemi. Bądź blisko tego, co prawdziwe, co żywe. Też nie potrafimy zachwycać się małymi rzeczami. To jest taki piękny kwiat, róża. To jest coś, co mogłoby nas oszołomić, jakie to jest delikatne i jakie pełne życia i piękne. Ale zamiast się cieszyć z tego, co mamy, smucimy się tym, czego jeszcze nie mamy. I to jest właśnie coś takiego, co nam odbiera piękno życia. Świat i demon zakorzenia w nas lęk przed Ojcem. Ojciec przecież z miłości posyła swojego Syna. To Ojciec gwarantuje nam braterstwo. To On chce mieć dzieci. Wielką rodzinę, pociąga duszę do ducha dziecięctwa. To jest częścią naszego podobieństwa do Boga. Właśnie upodobnić się do Chrystusa w Jego synowskiej miłości do Ojca. Można by powiedzieć, że odkrycie ojcostwa jest jednym z ważnych elementów teologii Teresy. Ale Teresa szybko dorośleje. Już przy pierwszej komunii mówi o spojrzeniach miłości, o zjednoczeniu osób, bardzo dojrzale. Imię Jezusa jest wszechobecne w pismach Teresy. 1600 razy ktoś sobie zadał trud i policzył. Chrystus dla niej jest jak słońce, które wszystko oświeca. I Teresa jako młoda dziewczyna, ile można mieć właśnie, 11 lat i co można rozumieć z życia? A ona już marzy o oblubieńczej relacji z Chrystusem. I ta miłość oblubienicy wypływa z piękna najwyższego, jak określa Jezus. Piękno najwyższe, któremu chce się poświęcić. I świadczą o tym listy, i poezje, dzieła teatralne, język oblubienicy. I pisze tak w jednym z listów. Myślę, że serce mojego oblubieńca jest wyłącznie moje, tak jak moje należy tylko do niego samego. A myśląc tak, mówię do Niego w rozkosznej samotności serca z sercem, oczekując na tę chwilę, gdy będę mogła kontemplować Go twarzą w twarz. Taka jest miłość Teresy. Miłość, która szuka wyłączności, bo taka jest miłość, by poświęcić, darować się zupełnie, całkowicie. Ponieważ
Tak uczynił Chrystus wobec każdego z nas. Ofiarował się całkowicie za moje marne życie. I dzięki temu mogę być kimś, ponieważ jestem ważny dla Boga. I to właśnie trzeba odkryć, bo my często szukamy różnych potwierdzeń dla naszego znaczenia. I niestety te miary nasze nas druzgoczą. I kiedy człowiek wpatruje się w Boga, wpatruje się w Chrystusa oczyma miłości, wtedy, jak to Teresa mówi, zostaje oczarowane serce Jezusa. Niech te słowa w pierwszy piątek miesiąca dzisiaj brzmią wyjątkowo. Teresa pisze, naśladuje zachowanie świętej Magdaleny. Jej zadziwiająca, a raczej pełna miłości śmiałość, która oczarowała serce Jezusa i mnie zachwyca. My kojarzymy Magdalenę z jej historią grzechu, niegodnością, poniżaniem siebie, własnej kobiecości, miłości sprzedajnej. I oto Chrystus ją pozyskuje dla siebie. I Teresie imponuje ta śmiała miłość. Kocham Boga odważnie, nie tak trochę. My to tak czasami, no niebo należy do gwałtowników. No to jak tak je rozpędzę do tego, nie ma. Ja, puk, puk. Przepraszam, to przyjdę później, nie w porę. Do gwałtowników należy niebo, więc trzeba powracać pod te drzwi i tam porządnie nie tylko pukać, ale właśnie kołatać, tak jak kołatką się kołaczy. To jest coś, co właśnie pozwala niebu usłyszeć, że przyszedł ktoś, komu zależy. I nawet jak mnie nie wpuszczą, to czekam i kołaczę dalej. Dziecko ma rację. To jest dobra intuicja. Czuję, że choćby sumienie moje było obciążone wszystkimi możliwymi grzechami, poszłabym sercem złamanym żalem rzucić się w ramiona Jezusa, ponieważ wiem, że On kocha marnotrawne dziecko, które powraca do Niego. Moi drodzy, życzę wam takich scenariuszy częstych, mocnych. Powracać jako syn, jako córka marnotrawi. Tak, wiem, jestem słaby, zgrzeszyłem, narozrabiałem, ale wracam. Mój powrót się liczy i otwiera serce Boga. I nie ma takiej winy, nie ma takiego grzechu, którego by Ojciec nie wybaczył. I znamy to właśnie z przypowieści o marnotrawnym synu. Myślę, że warto zobaczyć, jak Teresa uczy się tej niepowstrzymanej miłości. I ona tak wiele pięknych rzeczy mówi o miłości. Wyłącznie miłość mnie niesie. Ona umiłowała miłość samą w sobie. Jeżeli my teraz sobie uświadomimy hymn świętego Pawła, to tam jest zawarta pewna dramatyczna prawda. Można być herosem, można być gigantem pod wieloma względami, zachwycać ludzi, wiedza, ofiarność, wydać swoje ciało na spalenie. No to już jest maksymalnie, co przecież mogę zrobić. Ale jeżeli miłości nie masz, jesteś niczym. Wiecie, jakie to jest trudne? Jakie to jest dramatyczne, bo to zmienia zupełnie perspektywę czynu człowieka.
I mały, drobny czyn uczyniony z miłością potrafi wstrząsnąć niebem, ponieważ miara tej miłości przydaje wartości nieskończonej. I to odkryła Teresa. Ją interesowała tylko miłość. Kochać to dać wszystko i siebie samego, pisze do swojej siostry. Oddając się całkowicie, całkowicie należę do, ale również całkowicie otwierając się na, wchodzę w posiadanie drugiego. To jest prawda, która powinna do nas docierać. Proszę Jezusa, by mnie pociągnął płomieniem swojej miłości, aby mnie tak ściśle zjednoczył ze sobą, by On sam żył i działał we mnie. Co za piękne, piękne, wspaniałe odkrycie i pragnienie. Tak przeżywać swoje życie w rodzinie, konsekrowane, swoją posługę, swój zawód, swoją pracę, żeby ciągle zapraszać i udostępniać tę przestrzeń Chrystusowi, żeby to On mógł we mnie kochać. Moi drodzy, to jest piękne, ponieważ właśnie Teresa odkryła w prostej miłości pewną prawdę, że Bóg dla człowieka staje się mały, odkryła tego małego Boga w Chrystusie podczas jednych z Bożego Świąt, z Bożego Narodzenia. I pisze tak, zrozumiałam, że miłość naszego Pana objawia się zarówno w duszy najprostszej, która w niczym nie stawia oporu Jego łasce, jak i w najwznioślejszej. Właściwością miłości jest zniżanie się. Zniżając się tak dalece, dobry Bóg okazuje swą nieskończoną wielkość. Ona odkryła Boga, który potrafi się zniżyć do człowieka. I Bóg, Boga zachwyconego człowiekiem. Czytamy w manuskrypcie A. Bóg stwarza dziecko, które nic nie wie i potrafi tylko kwilić. On stworzył biednego, dzikiego człowieka, kierującego się wyłącznie prawem natury i do ich serc raczy się zniżać. To są właśnie owe polne kwiaty, których prostota zachwyca go. Bóg zachwycony człowiekiem, takim naturalnym, egzotycznym zupełnie, który o nim nie słyszał. Daje mu życie i jest nim zachwycony. To jest odkrycie Teresy. Bóg zachwycony człowiekiem, jego światem, poczynaniami, pragnieniami. I Teresa uczy się od tego, właśnie od swego rodzonego ojca. Aby miłość była w pełni zaspokojona, musi się zniżyć aż do głębin nicości. Moi kochani, taka jest Teresa. Dlatego miłość nie zna w tym znaczeniu granic. Idzie tak głęboko, tam gdzie jest grzech, tam gdzie jest nienawiść do Boga, tam gdzie nie ma mowy w ogóle o uwielbieniu Pana. I kiedy uwielbiamy Pana, módlmy się właśnie w ten sposób, żeby nasze uwielbienie docierało jak takie ogniste strzały w te rejony, gdzie Boga się nie lubi, gdzie Boga się pomija, gdzie Boga się nienawidzi, nawet w sposób zorganizowany. Bo dzisiaj musimy mówić o zorganizowanej nienawiści. Moi drodzy, niech to odkrycie małego Boga przez świętą Teresę, tej prawdy,
że Bóg zawarł ogromną moc w byciu małym. Niech to będzie dla nas takim wielkim podarunkiem. I Bóg czeka na nas nie tam, gdzie jesteśmy mocni, ale tam, gdzie jesteśmy słabi, gdzie sobie nie radzimy, gdzie plączą się nasze drogi, nasze myśli, nasze uczucia, gdzie się gubimy, gdzie nie potrafimy sprostać. Bo to jest kolejny rozdział doktryny świętej Teresy, o której sobie powiemy jutro. Niech zatem tajemnica małego Boga i Boga, który się zniża do nas, który wchodzi na nasze drogi, staje się dla nas drogą. To niczym drogę depczemy, idąc po niej. Widocznie Chrystus tak chce, żebyśmy właśnie przez kontakt z prawdą, z Nim szli do Ojca. Niech mała Teresa rozświetla wam drogi, rozświetla wam prawa miłości. Niech będzie czymś pięknym i czymś zachwycającym, co czyni serce dzielnym.